W ostatnim materiale na temat Muse ARG odkryliśmy sekrety skrywane przez dział IT Happy Meat Farms. Poznaliśmy prawdziwą tożsamość Jareda i dowiedzieliśmy się o tym, że Conspiracy Carl tak naprawdę przeżył atak swojej muzy i zyskał dostęp do tajnej broni, która jest w stanie pokonać te stworzenia raz na zawsze. Zbliżamy się wielkimi krokami do ostatniego rozdziału tej serii. Już pod koniec tego miesiąca, w tę niedzielę, 29 października, Alex Bale ogłosił, że na jego kanale pojawi się ostatnia część serii Don't Feed the Muse, a jej trailer możecie już teraz zobaczyć u niego na kanale. Serdecznie zapraszam Was z tej okazji na niedzielny stream, na którym obejrzymy wspólnie finał tej serii. Parę dni temu jednak wyszła aktualizacja, której chyba mało kto się spodziewał. Aktualizacja na kanale This Place Is Not Happy o tytule Matka nie żyje. Czyżby tajna broń Carla została faktycznie użyta? A we wszystkim Pio z tej strony, a dziś opowiem Wam o tym, jak sam głowiłem się wraz z innymi fanami Muse ARG na Discordzie Alexa, odkrywając coraz to nowsze filmy zakopane na kanale This Place Is Not Happy, aby dojść do tego, co wydarzyło się naprawdę. Przed Wami przedostatni rozdział w Don't Feed the Muse ARG. I możliwe, że najbardziej ambitne i niezwykle ciężkie zagadki, z jakimi przyszło nam się dotąd zmierzyć. Ale zacznijmy od samego początku. Lipca 2023 roku. Conspiracy Carl przerywa prawie półtoraroczne milczenie i wrzuca na swoją stronę 5-minutowe wideo, w którym tłumaczy widzom to, co już mniej więcej wiemy z plików IT. Odkrył słabość muz, o której nawet one same nie wiedzą. Przyznaje się, że był pod wpływem organizacji Happy Meat Farms i że przez długi czas nieświadomie działał na jej rzecz w swoich materiałach. Odkrył jednak, że w swoich zmaganiach nie jest sam. Nawołuje do twórczyni kanału This Place Is Not Happy, Ramony Bynes, aby skontaktowała się z nim i spotkała, aby dogadać plan działania i żeby przekazać jej tajną broń. Bardzo podoba mi się, jak w trakcie opowieści Carla tło jego studia zmienia obrazy na odpowiadające temu, o czym mówi, w subtelny sposób przypominając nam o traumach wszystkich postaci. Gdy Carl szczerze przeprasza osoby, które skrzywdził i na które sprowadził zgubę przez wystawienie na działanie HMF, w tle widzimy postać jego syna, Marka, który, jak wiemy, został poddany asymilacji już jakiś czas temu. Gdy Carl mówi o trudach, jakie na pewno przeszła Ramona w trakcie tych wszystkich lat manipulacji przez matkę, rodzicielkę Muse, w tle widzimy płomienie, silnie związane z traumą z dzieciństwa Ramony. Dramatyczna muzyka w tle narasta, a Carl ostrzega, że jeśli Happy Meat Farms znajdą tą tajną broń, albo choćby dowiedzą się, czym jest ich słabość, ich plan się nie powiedzie. Carl i Ramona muszą spotkać się twarzą w twarz. I tak też się wydarzyło. 30 września otrzymaliśmy kolejną aktualizację, w której Conspiracy Carl faktycznie wybiera się na spotkanie z kobietą. Otrzymał od niej maila z podaną lokalizacją i czasem. I teraz rusza na miejsce celem przekazania jej tajnej broni. Po krótkim spacerze dociera do opuszczonej szopy, a w środku widzi skuloną, opatuloną kocem postać. Ramona Bynes. Hey, it's you. I got the weapon. I understand. You might think I'm working with them, but I'm not. I swear I'm not working with them. Please, you gotta let me do this. You gotta let me do this. I've screwed up so much. I've lost my son. You gotta let me have this. You gotta let me do something right. Okay, yeah, here. Here. Here's the weapon. Here it is. But you gotta swear. You gotta make sure nobody else gets this. Thank you.
Ramona chwyta ocenzurowaną broń i Carl wraca do domu. Następuje pożegnanie i wideo kończy się. Generalnie jedną z częściej pojawiających się teorii na temat tego, czym jest ta cała tajna broń i słabość Muz, była teoria, że jest ona jakoś powiązana z sentymentem. Może to obroża kota, którego Carl rzucił na pożarcie Muzie? Może to coś związanego z jego rodziną? Portret zmarłej żony i syna? Po wszystkich filmach, które odkryto w czeluściach This Place Is Not Happy, pod koniec tego materiału dowiemy się, czym tak naprawdę jest ta tajna broń. Mimo że tutaj ją ocenzurowano, już niedługo będę mógł wam zdradzić, co stało za nią tak naprawdę. Ale póki co, moja teoria jest taka, że to jest po prostu jakiś różowy dildos, bo no, tak to wygląda, jeszcze jest ocenzurowane w dodatku, więc... Mijają 2 tygodnie. 17 października na kanale This Place Is Not Happy, kanale Ramony Bynes, który wypuszcza na światło dzienne tajemnice Happy Meat Farms, pojawia się materiał Mother is Dead. Matka nie żyje. Our top story tonight, a devastating fire has broken out following an explosion at a Happy Meat Farms agricultural facility. The destruction has claimed the lives of all individuals on the premises, and the cause of the explosion remains unknown. To pierwszy raz w historii całego kanału This Place Is Not Happy, kiedy dostajemy wprost wyświetlane na ekranie zagadki, jawne kody do rozszyfrowania. Po publikacji tego materiału Discord Alexa zagrzmiał, a użytkownicy rzucili się do rozwiązania sprawy. Na przestrzeni 4 mozolnych godzin, wraz z poszukiwaczami prawdy, razem doszukiwaliśmy się sensu pośród ukrytych zdjęć, spektrogramów i sieci niepowiązanych ze sobą liter. Pierwsza zagadka polegała na wykorzystaniu wyświetlanych liczb, skonsultowaniu ich z ciągiem Fibonacciego i następnie dopasowaniem ich do odpowiednich pierwiastków na tablicy układu okresowego, która wyświetla się w ostatniej klatce. Dzięki temu otrzymujemy frazę incinerate, czyli spalić, spopielić, spłonąć. Ten pan w tle z kolei to Visionaire, a jego szyfr wykorzystywany już był wcześniej w ARG o Muzie, szczególnie w przypadku sekcji ze stroną Paradox 1313, która, jak pamiętamy, była przykrywką działań HMF pod postacią traileru do filmu science fiction, który produkują. Używając frazy incinerate jako klucza do kodu, który znajduje się na ostatniej klatce, otrzymamy prawidłowy link do ukrytego filmu na kanale This Place Is Not Happy. Film ten nazywa się Invitation. Zaproszenie. Widzimy perspektywę Ramony. Ogląda ona przedostatni materiał Carla, w którym zaprasza on twórczynię This Place Is Not Happy na spotkanie. Do tego nawiązuje właśnie tytuł. Ściany pokoju poddanej wielu eksperymentom założycielki Szczęśliwej Farmy wyściełane są dokumentami i zdjęciami, wręcz przebijając rozmachem foliarskie plansze, które posiadał niegdyś u siebie Carl. Ramona zastanawia się, co takiego odnalazł starszy mężczyzna. Widzimy nagłówki wiadomości zastanawiających się, czy jej kanał to prawda czy fikcja. Opisy wszystkich faz, jakie przechodzą hostowie Muz, potencjalne słabości potworów, a także powoli skreślane listy hostów, którzy zostali już poddani asymilacji i trawieniu. Teorie, dlaczego Jaredowi udało się uniknąć trawienia. Napis "To nie ja" pod klonem Ramony Bynes i ostateczne pytanie. Czym tak naprawdę są Muzy? Widzimy też zdjęcie zakreślonej kółkiem postaci stojącej pośrodku komnaty matki. Zapamiętajcie to sobie. All I'm asking is that you take a chance and let me help you put an end to this. I've let down all the people I care about, and all I want is a chance to make things right. My email is open, you choose the time and place for the meetup, and it's up to you now. Up to you. O
Obrazy przedstawiające ofiarę Happy Meat Farms gwałtownie wyskakują nam na ekranach, aby chwilę później znowu zostawić nas z tajemniczymi kodami i liczbami. Mark, John, Matthew, Daniel, Luke, Joshua. Czy to jest ten Mark, syn Karla? Czy to oficjalne potwierdzenie, że chłopak nie żyje? Zanim jednak zaczniemy niepotrzebnie panikować, przeanalizujmy całą końcówkę tego filmu. Może to jednak nie o niego chodzi. Dostajemy kolejny zakodowany link do YouTube'a i 6 liczb. 13, 30, 59, 34, 3, 18, a także ledwo widoczne zdjęcie mężczyzny. W zasadzie obraz. Naszą pierwszą instynktowną myślą było odnalezienie tego mężczyzny. Kim on jest? Tym razem to nie był wizjoner, więc może to inny twórca jakiegoś znanego kodu. Po niedługich poszukiwaniach odkryliśmy, że to król Jakub I Stuart, inaczej James VI i I. Za czasów jego panowania odbył się zamach Guya Fawkesa na parlament i to była jedna z pierwszych rzeczy, która przykuła naszą uwagę. Gunpowder plot, spisek prochowy, eksplozja, ogień, spopielenie. To wszystko jakoś się łączy. A jeśli to znowu nawiązanie do tablicy Mendelejewa? Czy te kolejne liczby mówią nam, na jakie pierwiastki mamy spojrzeć? To okazało się być jednak ślepym zaułkiem. Ktoś jednak słusznie zauważył, że imienia Jamesa VI i I jest jedna z wersji Biblii, sponsorowana właśnie przez owego króla. Wersja króla Jamesa, Biblia króla Jamesa. A wszystkie 6 imion ofiar HMF, które widzieliśmy wcześniej, to jak na ironię imiona biblijne. Marek, Jan, Mateusz, Daniel, Łukasz i Jozue. 6 imion, a także 6 liczb. Szybko odpaliłem w internecie Biblię króla Jamesa i zacząłem szukać. 13 werset Ewangelii Świętego Marka. 30 werset Jana. 59 Mateusza. 34 Księgi Daniela. 3 Ewangelii według Świętego Łukasza. 18 Księgi Jozuego. Tu pojawił się jednak mały problem. Pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Mateusza nie ma 59 wersetów. Nawet oba pierwsze rozdziały łącznie tylu nie mają. Zdecydowałem się jednak forsować temat i przeskoczyłem oba rozdziały. 59 werset całej Ewangelii według Mateusza to 11 werset trzeciego rozdziału. Tak samo 34 werset Daniela to 13 drugiego rozdziału Daniela. Z tego wszystkiego ułożyło się nam 6 zdań, pozornie nie mających ze sobą powiązania. Fragment kuszenia Jezusa, przemówienia Jana Chrzciciela i typowe starotestamentowe wersety. Nie układały się nawet w sensowną całość. Nadal nie mieliśmy z tego klucza. Czy to miał być kolejny ślepy zaułek? Niemożliwe. Wszyscy zdążyli zauważyć, że w imieniu Mateusza, ofiary HMF, jest błąd ortograficzny. O jedno T za mało. I tak się akurat składa, że Ewangelia według Świętego Mateusza w wersji króla Jamesa ma w jego imieniu właśnie tylko jedno T. Byliśmy na dobrym tropie. I wtedy padło kolejne odkrycie. Któryś z użytkowników zaczął się zastanawiać. Skoro matka nie żyje, co z transmisją z jej pomieszczenia? Pamiętacie na pewno, że na stronie działu HR Happy Meat Farms znajdowała się transmisja na żywo z kwatery matki i co jakiś czas przyprowadzano do niej ofiary testów organizacji. Teraz transmisja jest pusta. Wyskakuje nam błąd. W lewym dolnym rogu powiadomienia natomiast widzimy kolejną poszlakę. Link do archiwum sekcji HR. Gdy do niej przejdziemy, otrzymamy wideo z ostatnimi 25 minutami transmisji, zanim doszło do wybuchu w placówce HR. Co jakiś czas w pomieszczeniu matki pojawiają się naukowcy i mutanty genetyczne tworzone przez organizację. Dwie rzeczy warte nadmienienia, zanim dojdziemy do wyjaśnienia tej zagadki. W 13 minucie pojawia się kobieta, która została wcześniej zaznaczona na ścianie Ramony. Kim ona jest? Czy to jej klon? Czy może ktoś inny? Tego póki co jeszcze nie wiemy. Ostatnia klatka tego filmu natomiast prezentuje się w następujący sposób. Jakiś błysk i niebieskie światło, może niebieski Jared, nie wiem. Zapamiętajcie to sobie na później. Prędko udało nam się dojść do wniosku, że postacie mutantów odpowiadają tym, które widzieliśmy na filmie. I nagle olśnienie.
Jeśli spojrzymy na minuty i sekundy, w których pojawiają się poszczególne postacie, otrzymamy rozdział i werset z danej księgi z wersji króla Jamesa. A gdy weźmiemy 6 liczb, które widzieliśmy na końcu, i weźmiemy kolejno 13, 30, 59, 34, 3 i 18 literę z danych wersów, otrzymamy słowo Savior, czyli Zbawca. I to właśnie ono jest kluczem do odszyfrowania następnego linku. Koszmar. Nightmare. W tle tego filmu słyszymy opowieść Jareda z filmu z działu IT o traumie Ramony. Jared śmieje się z cierpienia kobiety, gdy ta krzyczy, torturowana. Słyszymy nieprzyjemny dźwięk i otrzymujemy kolejny zakodowany link i ogromną siatkę z literami. Prędko udało się odkryć, że ostatnie sekundy audio to wiadomość w spektrogramie. Link w ten sposób wydobyty prowadzi nas na SoundClouda, którego autorem jest RB, Ramona Bynes. Conspiracy Carl. 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 To 13 razy powtórzone przywitanie Conspiracy Carla. Naturalnie następnym krokiem było dopasowanie odpowiedniego odcinka, z którego wzięty został dany fragment audio, i następnie posegregowanie całości. Zostaje pytanie. Jak 13 różnych dat różnych odcinków na przestrzeni 3 lat ma się do tej siatki literek? Próbowaliśmy pobawić się w wykreślanie słów jak w podstawówce, jednak spotkało się to z miernym efektem. Siatka nie miała ładu i składu. Jedyne słowo, jakie znaleźliśmy, to sprytnie upchnięte w prawym dolnym rogu słowo daty. No i co z tymi datami? Próbowaliśmy pobawić się w koordynaty. Miesiąc – poziomo, dzień – pionowo. Nic z tego. Siatka jest za mała, żeby miało to sens. Miała trzecia godzina naszych starań nad wszystkimi tymi zagadkami i ja osobiście powoli już odpływałem. Jednak pod namową reszty towarzystwa zostałem jeszcze dłużej, bo nie ma mowy, żebyśmy się poddali w takim momencie. W końcu zaraz może dowiemy się, czym była ta super broń Carla. Nie mogłem tego przegapić. I wtedy jeden z użytkowników, który wcześniej w konwersacji w sumie nie uczestniczył jakoś szczególnie wiele, wypalił: Ej, chłopaki, a czy to przypadek, że tych literek w siatce jest łącznie 365? Czekaj. Co? Serio? O cholera, okej. Ja pierdolę. Chryste, o kurwa. Ja pierdolę. On ma rację, o kurwa! To jebany kalendarz! Wyszukując więc poszczególne litery odpowiadające każdej z dat z filmów Carla, otrzymujemy kolejny klucz do szyfru Visioniera. Breaking Point. Pora na przedostatni film. I ostatnią zagadkę. Spotkanie. Znowu przyjmujemy perspektywę Ramony. Tym razem obserwujemy tytułowe spotkanie z Carlem i widzimy, jak kobieta przechwytuje jego broń. Ostatnie parę klatek filmu to ostatnia zagadka. Ostatni zaszyfrowany link i ocenzurowane zdania z podświetlonymi literami. Z początku sądziliśmy, że to dialog między dwiema osobami. Później okazało się jednak, że to osobne wpisy z całej historii Muse ARG. Wpis Carla z Reddita, a także jego komentarz pod filmem z Rejsem. Nie jestem pewien, czy udało się w końcu odnaleźć wszystkie te zdania, jednak z liter, które już otrzymaliśmy, udało nam się wyczytać frazę Kill Mother, zabić matkę. Ostatni film. Powrót.
Widzimy na chwilę klatkę, która była ostatnim, co nagrały kamery w pomieszczeniu matki i co wcześniej byliśmy w stanie zobaczyć na zarchiwizowanej stronie HR-u. I co, to tyle? Nie dowiedzieliśmy się w końcu, czym była ta broń? Słyszymy pisk. A chwilę potem głos łudząco podobny do Jareda. Potem zaczyna lecieć pieprzony Radiohead i pojawia się logo nowego filmu Happy Meat Farms o tytule The Meat Paradox. I film się kończy. Tak gwoli przypomnienia, to ten sam utwór, który słyszeliśmy po rozwiązaniu zagadek ze strony Paradox 1313, będącej przykrywką HMF-u i ukazującą trailer ich nowego filmu. I teraz, żebyście dokładnie zrozumieli powagę sytuacji. Oznacza to, że to nie Ramona opublikowała film Mother is Dead. To nie ona zostawiła te oczywiste poszlaki i zagadki, łudząco przypominające swoją drogą te ze strony Paradoksu. To Happy Meat Farms przejęło jej kanał. Oznacza to w takim razie, że Conspiracy Carl od samego początku był zasymilowany. Nigdy nie było żadnej tajnej broni, ani żadnej słabości mus. To wszystko było tylko sztuczką, aby zwabić Ramonę z powrotem do działu HR. Bo Ramona pozostała jedyną świadomą osobą na wolności, ja to mówiłem już we wcześniejszych swoich teoriach. No i najwidoczniej HMF nie są tak głupi, jak myśleliśmy. Więc Happy Meat Farms użyli Carla, żeby ją wywabić. Dali mu nowe studio. Dali mu historię o tajnej broni. I sprowadzili Ramonę na jej śmierć. Najgorsze jest to, że mogliśmy się tego wszystkiego domyśleć. To było zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Może ktoś z was już to zauważył i wychwycił wcześniej, ale każda osoba, która została zasymilowana albo potem strawiona przez swoją muzę, zaczyna nosić czarne ubrania. Carl w swoich ostatnich filmach ubrany był stricte na czarno. To wszystko od samego początku była jedna wielka pułapka Happy Meat Farms, a teraz, po przejęciu kanału This Place Is Not Happy, mogą na spokojnie uśpić wszelkie teorie spiskowe dotyczące tego, że te materiały o eksperymentach są prawdziwe. Oczywiście, że nie są. To przecież tylko materiały promocyjne dotyczące ich nowego filmu. The Meat Paradox. A poszlaki nawet co do tego były tu od samego początku. Jeszcze zanim powstał film Mother is Dead. Pamiętacie te zasieki Jareda na stronie IT? Siatkę linków, z których część była faktycznymi dokumentami, m.in. o tajnej broni Carla, a część tylko trollowymi wiadomościami? Jedna z tych wiadomości brzmiała następująco. Nawet w samym filmie Mother is Dead, jeśli spojrzymy na przewijający się pasek wiadomości, ostatnim zdaniem, jakie tam ujrzymy, jest pytanie: nie łapiesz? To wszystko było od samego początku zaplanowane. Coraz bardziej obawiam się, że ta historia nie będzie miała szczęśliwego zakończenia. W tę niedzielę jeszcze raz serdecznie zapraszam was do wspólnego oglądania ostatniej części Don't Feed the Muse wspólnie na streamie, bo sam już nie mam nawet teorii co do tego, co mogłoby uratować tę sytuację. Alex został porwany i mimo, że zdaje się jeszcze żyć, to wydaje mi się, że jest w swego rodzaju sztucznej rzeczywistości, wykreowanej przez muzy albo Jareda, aby przechowywać świadomości hostów. Ja to mówiłem już wielokrotnie na streamach i na wcześniejszych analizach, to wydaje mi się być najsensowniejsza odpowiedź. Trailer ostatniej części historii o muzach jest chaotyczny, przypomina bardziej koszmar niż coś, co działoby się na jawie. Co więcej, poparciem mojej teorii o sztucznym świecie jest fakt, że w trailerze widzimy kota Alexa, który przecież został wcześniej rzucony na pożarcie jego muzie, więc tak naprawdę nie powinno go tutaj być, co on tutaj robi. Czy to oznacza więc, że ostatnie starcie i ostatnia część tej sagi odbędzie się tylko w jego głowie? Czy da się uratować któregokolwiek z naszych bohaterów? Jeśli spodobał wam się ten materiał, to zachęcam serdecznie do zostawienia pod nim pozytywnej oceny i komentarza na temat waszych teorii o przebiegu całej tej historii.
Naprawdę cieszę się, że mogliśmy przebyć wspólnie tę podróż. Od samego jej początku, analizując pierwsze materiały Alexa Bale'a o SpongeBobie, docierając wreszcie do kresu całej tej historii. To był przedostatni rozdział Muse ARG. Ja jestem Pio. Do zobaczenia. Kiedyś.